Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 3. Dzisiaj kontynuujemy sobie kampanię Tarnuma Szarża Smoków, misja Podejrzenie. Wrogowie szturmują granice Erafii, aby zdobyć nowego sojusznika. Król Elfów rozkazuje Tarnumowi zająć wszystkie miasta w prowincji. Bohaterowie są ograniczeni do 28 poziomu, ale Tarnum i dwaj kapitanowie przejdą do następnego scenariusza. Tutaj ta dwójka jest w ogóle bezodmieniona, bez odmienienia żadnego, taka osoba stoi. Pokonaj wszystkich przeciwników, nie tracąc przy tym Tarnuma. Plus jeden do mocy, najwyższy poziom trudności i startujemy. Mutar przekroczyła granicę Erathii, gdyż rycerze nie byli przygotowani na atak armii smoków. Erathiańskie linie oporu załamały się pod naciskiem nowych nabytków jej armii, bezskrzydłych, lecz śmiercionośnych, kryształowych smoków. Doszły mnie plotki, że ratiański rycerz imieniem Sorsha wpadł w pułapkę na granicy. Pragnie połączyć swe siły z moimi, jeśli tylko zdołam do niej dotrzeć. Odkąd Nigon zaatakował Erafię, do niezależnych miast granicznych nie dotarła żadna wiadomość o pomocy płynącej z Avli. Na nieszczęście każdego uważają teraz za wroga. Musiałem podjąć trudną decyzję. Jeśli nie przejmę kontroli nad tymi miastami, zrobi to niewątpliwie Nigon, zyskując dobry przyczółek w Erafii. Smocza Królowa jest dość potężna, by bez wsparcia tych twierdz. A więc muszę je podbić i utrzymać w razie najazdu Nigonu. Ale by to zrobić, muszę walczyć z tymi dobrymi Erathiańczykami, którzy po prostu chcą bronić swych domów. No jest to pewien problem, co tutaj potrzebujesz? Otrzymałem instrukcję, by przypuścić tylko Tarnuma. Jedynie Tarnum ma klucz. Dobrze. O, buciki na start, ładnie. Niestety znowu tutaj nikt nie ma strzelców na start. Elfi szpieg, który obserwuje erathiańską granicę, wyznaczył ci tu spotkanie. Czekasz samotnie od godziny, gdy szpieg wychodzi z cienia pobliskich drzew i podchodzi do ciebie. Witaj, Tarnumie, mówi szpieg. Słyszałem o twojej misji i mam coś, co być może ci się przyda. Elf wyciąga z plecaka lunetę. Dzięki temu urządzeniu obserwuje ruchy erafian od dziesięcioleci. Możesz ją pożyczyć, jeśli chcesz. Czy przyjmujesz lunetę? Nie mam wyboru. Dobra. No proszę, trochę tutaj jest tych smoków dookoła. Pokaż, co ty możesz zdobyć. Pieniądze przede wszystkim by się przydały, no ale to drewno też. Dawaj, tak. Pięknie. Wyzbierane trochę tego golda. I będzie mnie stać na wykup strzelców w takim razie. I na ulepszenie nawet. Pięknie. Już mamy 16. Z pomiędzy drzew wyłania się członek leśnej straży, jeden z żołnierzy króla elfów. Otwiera plecak i wyjmuje parę butów. To dla ciebie, mówi. Dar od króla elfów. Pragnę podziękować ci za twoją dotychczasową służbę oraz za wykonanie zadania, którego się podjąłeś. Gdy odebrałeś buty, elf skłonił się lekko i odszedł, nie mówiąc nic więcej. Dobra. Mamy już maksymalną magię powietrza i widzimy, że przeciwnik ma jeden zamek tam. Więc fajnie by było dosyć szybko się do niego dobrać. Ile was tu jest? 1-4. Jakby wziąć od niej mięso, połączyć ich, to może nawet byśmy to zrobili. Stoją niczym kryształowe posągi. Słońce przenikające przez ich ciała rzuca promienie czerwonego światła na ziemię. Zastanawiasz się, kto wzniósłby te masywne podobizny bezskrzydłych smoków, gdy jeden ze smoków obraca łeb w twoim kierunku. Nie, to kryształowe smoki stworzone za pomocą potężnej magii i wypuszczone na świat. Chociaż nie są prawdziwymi smokami, potrafią być co najmniej równie zabójcze. Dwa są. Okej. Fajnie było, jakbyście wy byli raczej tam z tyłu. No właśnie. Coś. No w ten sposób, tak jak jest, powiedzmy. Aj, to niedobrze akurat. Implozja. No nie, nie żartuj sobie. Implozja. No dlaczego wy się tak bronicie? No co to za dziadostwo jest? Halo. Jeszcze raz. Przecież to jest żart jakiś. Już by były martwe, gdyby nie to, że się tak bronią. Dobrze. Strzał. Powiedzmy podejść kawałek do przodu. No. Ej, no oczywiście, że musiał mieć morale. Co tam stoi za tym w ogóle?
Co tu jest? Jakieś przejście z dupy. No nie, no chcę tą walkę bez strat zrobić. Co to były za straty durne? Dawaj to jeszcze raz. Ajajaj. Może w ten sposób stańmy. Dobra. Okej. Implozja. Pięknie. No i tak można to rozgrywać. Kurde, nie to co tu się przed chwilą działo. Dawaj. Mam nadzieję, że nie ma czarnego. Nie ma. No to nie powinno być większego problemu w sumie. Dawaj. Podejdźcie tu wszystkie. No to nie było miłe. Stań tu. I pole siłowe. Dobra. Kolejne pole. No i musimy je wystrzelać po prostu. Deszczyk. I proszę bardzo. Płatnerstwo, elegancko. Gdzie jesteśmy? Nie to. Aura artefaktów. Tu mamy zamek. No fajnie by było się przez niego przebić. O Jezu, smoki. I to jeszcze... O Jezu, już widzę, jaka ta mapa będzie denerwująca po prostu. Dobra. No niestety, tędy nic nie zrobimy. Nie mam mięsa, więc przez te smoki też się nie przebije. Sprawa jest tu wypalona, a w powietrzu unosi się odrażający odór. Między kilkoma stosami siarki siedzi kilka rdzawych smoków, najwyraźniej zadowolonych ze swojego otoczenia. Nie ma szans, żebym się z nimi bił. Dawaj. Aj, mogłem ich podzielić. Jak tak o tym myślę. Slow. Dobra. Nie mam inferno, niestety nie. No to zrobimy to tak. Weź ich podziel. W sumie na trzech nawet możesz. Dobra, zgarnij sobie mieczyk. Walita. Powoli do przodu zwiedzamy. Wy chyba macie wszystkie skille. Ty nie masz. O Jezu, ty w ogóle... Brakuje ci jednego skilla tak po prostu teraz. I dostaniesz to, co ci gra wybierze. No to niedobrze. To mi się nie podoba akurat. Rada miasta. Was pogonimy. Zbierzemy od razu kopalnię. Czemu nie? No dawaj. Nie powinniśmy tu raczej nic stracić. Pięknie. Dobra. Jak nie dostaną morale... Dobra, teraz uciekamy. I to jest kwestia wystrzelania ich już tylko. Nawet nie musimy uważać na to, co robimy. Byle tylko nie podejść do nich, to też w sumie. Tych pogonimy. Pięknie. Drzewko? Może za darmo będzie? 2000. W sumie daj. Potnerstwo. Co tu mamy? Taktyka. Kurde, no nie wiem. Sporo ich tu jest. Spróbujmy. Podeszły wszystkie prawie. Znaczy, no nie prawie wszystkie, no. Część tylko. Dawaj. W sumie... Jakby tym uderzyć? No właśnie. No ale już więcej nie mogę. Ha. Ile ty zadasz? Wystarczająco. Tutaj. Pięknie. Strzał. I uciekamy. I cyk. No i ładnie. Ładnie, ładnie sobie tam walczy. Samymi czarami zresztą. Aj, nie tak.
Aj, karty tarota. Miałem nadzieję na pieniądze jednak. Ten w ogóle ile many ma. Masakra. Cytadela. Tu sobie zgarniemy tych 7, od razu ich ulepszymy. Dawaj tędy. Ty chce możesz pogonić. Dobra. Tych możemy pogonić. Podchodzisz do stawu z klejnotami, aby wznowić w nim wydobycie, ale w lesie wokół ukrywa się wielu przerażonych heratiańskich kuszników. Nie masz szansy, by przekonać ich, że jesteś, że nie jesteś tutaj wrogiem. Atakują cię. Okej. Okay. Powiedzmy, że nie robi mi to różnicy. Chociaż jakby się przyłączyli, to byłoby fajnie, bo z kuszników też możemy robić strzelców, prawda? Dobra. Nie wiem, czy tam było coś innego, ale było to długie. Nie będę czytać tylko po to, żeby się okazało, że to już znamy z podstawowej gry. Zamek. Na szczęście Aspen zostawił mnie w spokoju od czasu, gdy został ranny. Zajmuje się teraz własnymi sprawami, wysyła jedynie co jakiś czas posłańca, który zdaje mi raport o jego postępach. Dziś młody asystent Aspena przyszedł z niedobrymi wieściami. Na granicy można spodziewać się spotkania z kryształowymi smokami. Mutare bardzo chętnie z nich korzysta w czasie najazdu na Erafie. Co wiemy o tych smokach? Zapytałem, mając nadzieję, że uda się ułożyć jakąś sensowną strategię walki. Cóż, nie są prawdziwymi smokami, chociaż potężni czarownicy tworzą je ze zmiażdżonych smoczych kości. Mutare potrafi je kontrolować. To silne stworzenia o nieskomplikowanym umyśle. Na szczęście nie mają skrzydeł, ani nie zieją. Dodał elf. To dobre nowiny, wreszcie. Mój pan Aspen, prosiłbym cię ostrzegł przed tymi stworzeniami. Nie lekceważ ich, gdyż z tego co wiemy, w pojedynku złoty smok nie poradzi sobie z kryształowym. Zrozumiałem, odparłem. No, na takich statystykach, co my teraz jesteśmy, to myślę, że dałby sobie radę. Cięciwa, okej. Okay. Spotykasz krasnoludy bojowe idące drogą. Wyglądają na walecznych i nieugiętych, ale na twój widok ich twarze rozjaśniają się. Jesteś człowiekiem króla elfów, Tardumem, prawda? Pyta ich dowódca. Tak, odpowiadasz. A więc pozwól nam przyłączyć się do swych sił, błagam. Reszta naszej armii została zmieciona przez czarne smoki. Jesteśmy jedynymi, którzy przeżyli. Błagamy, byś nas przyjął, a jednocześnie mamy dla ciebie ostrzeżenie. Ta okolica jest dziwnie spokojna, jakby coś złego przyczaiło się w pobliżu. Uważaj, dokąd kierujesz swe kroki. Nie chcę was. 21. Uuu. To może jednak was chcę. Dawaj. W jeden stack. Was podzielimy. Was na środek, powiedzmy. I zobaczmy, co tu jest. Dużo, dużo. Trójeczka w ogóle. Slow. Strzał. No zobaczmy, jak to się potoczy. Spróbujcie go zabić, co? Bo ja bym się ukrył w sumie wrogu. Jeszcze jeden. Dobra. Wy gdzieś tu uciekajcie. Dobra, to tak. 650. I obrońcie mnie. Po prostu. Nie wiem, czy będzie to potrzebne, czy nie. Ale brońcie. Pięknie. Jakaś strefa zimna, żeby tam za dużo nie wydawać? Chociaż bez różnicy w sumie. Dobra, nie wydajemy many. Zajmie to chwilę, no bo te ataki muszą wykonać. No ale... trudno. Pięknie ustały krasnoludy. A w zamian za krasnoludy dostaniemy 3 aniołki, także naprawdę sprawnie. Pięknie. Strzał. I strzał. Dawaj te krasnoludy do śmieci. Dawaj 1000 golda. Zwały świeżej ziemi leżące wzdłuż drogi wzbudziły w tobie natychmiast podejrzenia. Czy to wielkie grobowce? W jakim innym celu ktoś kopałby 2 wielkie doły? Na wszelki wypadek prosisz kilku ochotników, by przejechali pomiędzy pagórkami. W tym czasie reszta armii będzie oczekiwać w pełnej gotowości. Wysyłasz naprzód najszybszego zwiadowca, ale w momencie, gdy znajduje się między zwołami ziemi, ziemia wybucha pod niebo i z ukrycia wyłania się kryształowy smok. Nawet błoto nie jest w stanie przyćmić piękna kryształu, z którego go stworzono. Jest piękny, niczym dzieło sztuki, ale na jego pysku widzisz tylko pustą nienawiść, która zmusza cię, by krzyknąć. Do ataku!
O, dwa smoki. One są zdecydowanie szybsze. Dobra. To daj mi tak. Okej, okay, odsuń się. Cyk. No i one nie mają szans, bo nie przebiją nam się przez anioła. A my w tym czasie będziemy ich ciorać wszystkim, co mamy. Proszę bardzo. No dobrze, że tam były trzy te aniołki, bo jak było mniej, to byłby problem. Smoka wzięliśmy. Nie wiem, czy to nie sprawi, że on tu zginie. Cztery są. Okej. Okay. Chociaż nie, nie powinien zginąć, on jest twardy. Stań sobie tu na przykład. Może nawet o, w ten sposób sobie stańcie. Dobra. Elegancko, dokładnie tak jak chciałem. No nie! Cyk, cyk, cyk. Cyk i cyk. Dobra. Nie wiem, strzel sobie w tego. Czy teraz wejdziesz? Pięknie. O, defend, defend. W sumie? Nie, defendujcie. Nie będę ryzykować, że dostaniecie tyle obrażeń. Dobra. Leży, ale smok jest mocno ranny. Stań tak, tak. I smok do środka. Strzał. Dobra. Łatwo, chciałoby się rzec, ale w sumie za łatwo to nie było. Znowu jest ich trochę. Cztery tym razem w czterech stakach. Ciekawe. Dawaj tu. No staj na przykład na przodzie czy coś. Dobra. 650. Resztę zrobię jednostki. Uderz. I wy dobijacie. Pięknie. To wróć na miejsce. Strzał. O nie, po smoku mam. No dobra. Przyjął trochę obrażeń, mogłem się tego spodziewać w sumie. Zabij. I tego zabiją strzelcy, prawda? O, jednak nie. Ale na szczęście nic więcej nie straciliśmy. Cytadela, mogę sobie pozwolić? Nie bardzo. Zbieraj tu. Ty też podnoś wszystko po drodze. Tylko że to nie sprawia, że mam wcale więcej kamienia. Aha, tylko ja już nie potrzebuję kamienia. Dobra. To w takim razie cytadela. Tu jest siarka. Tylko czy ta siarka mi będzie potrzebna? Nie wiem. Odkryjemy sobie tutaj trochę mapy. Widzimy czerwonego, jak tu już biega. Pogonimy sobie ich oczywiście. Co tu mamy? Hełm chaosu. No okej, powiedzmy. Zobaczmy misję. 40 tych. Zapach chemikaliów unoszący się wokół tej małej chatki informuje, że to jakieś laboratorium. Na progu siedzi stary człowiek i notując coś w dzienniku, potrząsa głową. Czy coś jest nie tak, pytasz? Och tak, coś jest nie tak, odpowiada czarownik. Chciałbym tylko wiedzieć co. Nieważne, po pierwsze potrzebuję kryształów. Jeśli przyniesiesz mi 40 kryształów, dam ci dwa kryształowe smoki, moje własne twory. To brzmi rozsądnie. Miło byłoby mieć dwa z tych potężnych stworzeń po swojej stronie, dla odmiany. No, bardzo dobrze. Bardzo dobrze by było, bardzo miło by było. Więc teraz od razu wszyscy idą na polowanie na kryształy. Trzeba wyzbierać absolutnie wszystkie w okolicy. Spróbujmy stracić trochę mniej. Niestety to już bije w piątkę, ale myślę, że no właśnie, i tak stracę mniej w ten sposób. Dawaj. Cyk, cyk. Tu masz kryształy, zbieraj od razu. Jutro kopalnia.
Ty nic nie zrobisz standardowo. Gildia magów. No i tu nic, bo nie mam drewna. 40 kryształów, mówicie. No to całkiem sporo, kurde. Zbieraj ile możesz. Zablokujesz drogę, jak tu staniesz. Ale ty i tak nie potrzebujesz tam jechać, bo jedziesz tędy. Więc zbieraj. Jeszcze trochę tych kryształów potrzebuję. Ale myślę, że uzbieramy je tutaj. Jeszcze kopalnię zgarniemy. Stąd kryształy. Stąd. No i myślę, że damy radę. Myślę, że tyle wystarczy. Martwi mnie to, że komputer zaczął przejmować już te miejsca, gdzie się je kupuje. Te smoki w sensie. Więc zaraz będzie miał ich mnóstwo po prostu. Zobaczmy, czy może na nim już coś widać. Nie, na nim nie. A tutaj w ogóle nie widać. No zbierz to, to. O, trzech mi brakuje. Bijemy mnichów. Tu będą kryształy, prawda? Dobrze pamiętam. 10 kryształów. Dawaj te smoki. Pięknie. No to teraz was łączymy, was też. I zobaczmy, gdzie mnie ta droga prowadzi. Do zamku. Jest tu też jakiś artefakt po drodze, więc myślę, że sobie go zgarniemy, jak będzie w miarę w porządku. Zabierz smoka. Ale nie pozbywaj się mięsa na razie jeszcze. Zgarnij tych. Czemu nie? Wywal te krasnoludy w ogóle. Ratusz. I zaraz Kapitol, tutaj Rada Miasta. W czasie marszu dzisiejszego ranka koń kapitan Wality potknął się i zrzucił ją na ziemię. Zaskoczyłem ze swojego wierzchowca i natychmiast złapałem jej konia za wodze. Wyglądało na to, że próbuje oszczędzać jedną nogę. Jesteś ranna? Zapytałem Walitę. Elfka wstała i otrzepała siedzenie. Ranna? Nie, raczej zawstydzona. Odparła, biorąc wodze z moich rąk. Widocznie nie byłam dość czujna. Drzemka z otwartymi oczami? Zapytałem, przykucając, by obejrzeć kończynę wierzchowca. Nie było widać żadnego skaleczenia, więc zabrałem się za kopyto. Rozmyślam nad czymś, panie. Oto przyczyna, powiedziałem, wyciągając kamień, który utkwił w strzałce kopyta. Koń ostrożnie postawił nogę i wyglądał na gotowego do dalszej podróży. Kapitan Walita poklepała muskularną szyję konia i powiedziała: dziękuję, panie. Mów do mnie Tardum, odparłem. Kurde, ten się znów zakochuje, dziad. Ja to nie wiem. Nie można go spokojnie puścić do niczego, bo zaraz się zakochuje. Tu jeszcze kryształy, ładnie. Zgarnij pieniądze, na pewno się przydadzą. No i robimy te smoczki. Plus, jak już mamy te dwa smoki, no to teraz będą nam generować dwa kryształy dziennie, tak? To już tak naprawdę... Jak już masz jednego czy dwa takie smoki, to następne już są praktycznie darmowe. Zabij. Ty możesz sobie atakować na spokojnie. No nie zabij mi go. Dobra, na szczęście nie zabił. Oni dalej mają jeden zamek. Fajnie by było ich tam jak najszybciej zamknąć. Nie wiem, czy mi się to uda. Trochę dałem im jeden tydzień forów. Tak nie bardzo tam biegłem. Rój chowańców, no dobrze. To pobijmy rój chowańców 290. Zobacz co tu jest, może Eleszar będzie chciał to przejąć. Znaczy przejąć, zdobyć. Ochrona przed ziemią, no w sumie nic ciekawego. Kapitol. O, Gildia Magów, pójdziemy może jak najszybciej w anioły. To nie byłoby głupie. Pobij ich, czemu nie? 10-19 archaniołów. Spróbujmy. No właśnie. To może nie być takie ciężkie, na jakie wygląda. 50 obrażeń. 80. Wal. Pięknie. Jeszcze raz. Zabijemy jednego, ale czy możemy sobie na to pozwolić? Myślę, że tak. O. Implozja. Trochę overkill, ale dawaj. Cyk. Pięknie. Chciałem mieć pewność, że nikogo nie stracę po prostu. Uuu. Dawaj, to też. Wiem, że chciałem pieniądze, ale... Takich rzeczy się nie odpuszcza. Jaką ona ma armię w ogóle? Ja nie zwróciłem uwagi na to.
Chodź, tu od razu. Rycerz trzymający w ręku białą flagę wolno zbliża się do twojej armii. Gdy rozpoznał twoje rysy, opuszcza flagę i uśmiecha się. Widzę, że jesteś naszym sprzymierzeńcem za Vli. To wspaniała nowina. Sorsza czeka na ciebie na świętej ziemi za tamtą bramą, ale pamiętaj, pozwolą przejść tylko Tarnumowi. Wreszcie krzyknął strażnik. To ty. Tylu wrogów tu się kręci, że staliśmy się trochę nerwowi. Niektórzy zaczęli się nawet zakładać, że nie żyjesz. Czy chcesz przejść? Chcę. Dobra, to jeszcze otworzymy. Podchodzisz do bramy, przekręcasz klucz, klik, zamek się otworzył. Czy chcesz przejść? Chcę. Przekaż mi to. I nie stać mnie, żeby ich ulepszyć. No właśnie, wydałem całe pieniądze. Ale to nie jest problem. Na razie w ten sposób się ustawimy. Dawaj łuk strzelca. Chociaż możesz to też założyć, będziesz miała trochę większy boost. I zobacz, co nas tu czeka. Jest tu trochę pieniędzy, jakieś plus jeden do statów, mnich. Ty sobie od razu tutaj zregeneruj manę. Okej, przejmują drugi zamek. To w sumie niedobrze. Ale nikt nie wybiegł dalej, bo byłoby pozbierane. Więc wbijamy się tam do nich i mam nadzieję, że uda nam się ich zamknąć. Dawaj. Też idź po to plus jeden w sumie. No bo tu nie ma więcej przejść, tak myślę. No tędy. Ale tutaj na razie nie możemy sobie pozwolić na przejście. Dawaj dodatkowe kryształy, pewnie, że tak. No i targowisko. Przejął ten zamek. Rdzawe smoki tutaj mają. Niedobrze. Ciekawe, czy możemy sobie pozwolić na jeszcze jednego kryształowego. Spore straty, no ale sporo też tych smoków jest niestety. 17, 18 mamy prędkość. Okej, to możemy je spowolnić w sumie. No, łatwo. Spowolnimy i tyle ich będzie. Cyk, cyk. Cyk. I cyk, powiedzmy. O nie, to jest chroniony przed zaklęciami przecież. Kurde. Dobra, no muszę ich przeczekać. Okej. Przeżył. Wait. Dawaj, bo ten jest najniebezpieczniejszy. Czy ty przeżyjesz kontratak od niego? Nie wiem, poczekaj. Wystrzelamy go jeszcze trochę. Strzał, strzał. Pięknie. Strzał, strzał. Zabij. On nie musi tu stać wcale. Nie zabijesz go. Dobra, bij. Cyk. 500 obrażeń tylko. Stracimy anioła niestety. Chociaż nie stracimy. Bo ja sobie go wskrzeszę jeszcze. Musimy tylko zadać im nie na tyle dużo obrażeń, żeby ich zabić. Dobra, ty już zabijesz. Ty możesz wlecieć. Ja go nie mogę wskrzesić, bo to jest ta ziemia, kurde. Nawet zaklęcia jednostek nie działają, no tak. Dawaj go, skoro go sięgam. Okej. Jeszcze zamek mu przejmę w tym dniu, kurde. Rada miasta. No dobra, na nic więcej mnie tu nie stać. Pokaż, jak to wygląda. Tu masz Boatera pod zamkiem. Tu masz Boatera przede wszystkim. I tu masz zamek. Zostań na nich. Dobra, zbieraj sobie. To przejmij. Ty też leć tu zbieraj. Sorsza. Nie wiem, idź tą kopalnię przejmij. Przez ostatnie kilka dni obserwowałem kapitan Walidę. Przez cały czas szła, prowadząc konia, miast na nim jechać. Spędziła tyle czasu wytrząsając się nad nogą tego zwierzęcia. Można by pomyśleć, że ją złamał.
Nie wiem, co to znaczy. Spędziła tyle czasu wytrząsając się nad... Nie wiem, skąd takie stwierdzenie, ale dobra. Widziałem, jak zatapiała miecz w ciałach wrogów i ta niespodziewana wrażliwość wydała mi się dziwna, ale bardziej niż przedtem jestem pewien, że Aspen myli się z Towality. Jak ktoś o tak miękkim sercu może być zdrajcą. No ciekawe jak. Dobra, dawaj wszystko. Ciekawe, czy zdążyłbym to zgarnąć i jeszcze go hapnąć. Zdążę. No dawaj go. To nie są wcale złe straty. Ale mogę zrobić mniejsze. Wszyscy do przodu. Zabijesz go? Nie zabijesz. No to slow. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Pięć. I po nich. Tych sobie pogonimy. Oczywiście bez strat. Slowek. I teraz zapraszamy. Chciałem powiedzieć w zasięg naszych strzelców, ale nasi strzelcy nie mają zasięgu. Oni mają na całą mapę. W sensie nie mają ograniczonego zasięgu. Mają na całą mapę zasięg. Dobra, przejmij sobie. Nie wiem, czy przez to przejdziesz. No niby masz implozję, więc powinnaś dać radę, ale nie przebijaj się na Hama. Jak to wygląda? No już jesteśmy lepsi od niego, ale jeszcze gdzieś tam trzyma kryształowe smoki. Tu przejmij. Zgarnij sobie to, powiedzmy. Nie masz w ogóle nawet książki czarów. Jedyne, co wniosłeś do tego scenariusza, to twoje wojsko i nic więcej mnie w sumie od ciebie nie interesuje. Kuźnia. Buduj sobie dalej. O Jezu, kryształy wydałem. No trudno. Zobaczmy. Tu masz bohatera, tu masz zamek. To lecimy na bohatera, kumplu. Okej. Nie pogonię mu tego bohatera i nie przejmę zamku. Dobrze. Powinnaś dać radę. O, nawet bez strat. Ciekawe. Spodziewałem się jakichś strat, to proszę. No zwiedzaj sobie, zwiedzaj. Kopalnia jest nasza. Ty możesz tutaj poczyścić w sumie. Ty jesteś w miarę dobrym baterem, coś tam nawet masz przy sobie. Nie żeby to było dużo, ale coś masz. Do przodu. Do przodu i do przodu. Myślę, że hejs zadziała lepiej w tej sytuacji. Dobra, chociaż slow byłby lepszy, bo wtedy tu więcej naszych jednostek może jakby działać. Nie chcecie się bić, to dziękujemy. No i co? Na przeciwnika idziemy i tyle. On tam sobie siedzi i czeka w zamku, aż go zabijemy. My zaraz będziemy mogli te kryształowe smoki dwa tygodniowo zbierać. No dobra. Ty coś pozbieraj. O, a to co? Łuk strzelca. Całe życie kupuję i sprzedaję i wymieniam artefakty, ale ostatnio zbyt dużo wydałem i ledwo wyszedłem na swoje. Myślę, że mógłbym rozpocząć masową produkcję tego przedmiotu, ale potrzebuję chociaż jednego artefaktu, by mieć co kupować. Jeśli przyniesiesz mi łuk strzelca, wynagrodzę cię. Myślę, że ci przyniosę, żeby zobaczyć, co mi dasz. A później się dopiero przekonam, czy go dostaniesz. Witam. O Jezu, słabo. Nie mamy go jak tutaj zamknąć. Ale tak naprawdę jedyna jego droga wyjścia stąd to jest tędy. Także ja sobie wyczyszczę mapkę, pozbieram statystyki i widzimy się albo przy fabule, albo jak będziemy go już kończyć. Ostatniej nocy przyniosłem kapitan Walicie wieczorny posiłek. Zawsze przychodzi na posiłki ostatnia, jeśli w ogóle decyduje się coś zjeść. Żaden żołnierz pod moim dowództwem nie będzie chodził głodny, jeśli tylko mogę coś na to poradzić, powiedziałem podchodząc, podałem jej miskę. Proszę, wyświadcz mi przysługę i zjedz, abym ja mógł zacząć swój posiłek. Umieram z głodu. Walita wyszczerzyła zęby i usiadła na ziemi, by zabrać się do jedzenia. Jak wielu partyzantów, nosiła łyżkę za cholewą. Dziękuję, panie. Prosiłem już, żebyś zwracała się do mnie Tarnum, nalegałem. Mój ton był nieco zbyt ostry. Tarnum. Przyszedł czas, by zagrać w otwarte karty. Koniec z gierkami. Jesteś taka spokojna, kapitanie Walito. Coś jest nie tak?
Tak, oczekuję, że moi kapitanowie będą budzić szacunek i zdobywać lojalność swych podkomendnych. Twoi żołnierze nie znają cię, uważają, że jesteś wyniosła lub arogancka, jakbyś uważała się za kogoś lepszego od nich. Co takiego? Nigdy tak nie mówiłam. Walczę ramię w ramię z nimi, bo uważam, że nie jestem od nich lepsza, wykrzyknęła Walita. Jeśli wszystko co robisz to walka ramię w ramię z nimi, możesz być równie dobrze prostym żołnierzem, a jesteś oficerem, Walita. Musisz nimi dowodzić. Co gorsza, nie zawsze taka byłaś. Żołnierze, którzy walczyli z tobą w dawnych czasach, nie mogliby być bardziej lojalni, nawet gdyby chcieli. Muszę wiedzieć, o co chodzi. Ale Walita nie odpowiedziała mi. Obiecała, że będzie się bardziej starać, że weźmie sobie moje słowa do serca, ale zastanawiam się, czy nie chciała ukryć w ten sposób przede mną swojej przeszłości. Znalazłem sobie lepszą rozrywkę niż przegrywanie co wieczór w szachy ze Spenem. Przynajmniej raz w tygodniu dołączam do botników pracujących pod rozkazami kwatermistrza Kurbona. Krasnolud jest szorstkim szefem, ale troszczy się o swoich ludzi. Jeśli tylko uczciwie pracują, dostają najlepsze jadło i piwo. Wiem teraz, do czego najlepsi żołnierze potrafią porzucić pole bitwy na rzecz tej pospolitej i nużącej pracy. W ostatniej nocy po zakończeniu pracy wypiłem z Kurbonem trochę piwa. Tylko nie próbuj wyrzucać Wality, powiedział, gdy już osłyszeliśmy kilka kubków. Nie zamierzam, odparłem. Trzeba być idiotą, żeby ją wyrzucić. Przecież tego nie zrobiłem. Nawet najgłupszy dowódca nie wyrzuca swego najlepszego zwiadowcy. Przecież jej nie wyrzucam, zacząłem krzyczeć. Kurbon pociągnął z kubka i beknął. Cieszę się, że zmieniłem twoją decyzję. Gdy wydałem rozkaz postoju, chwyciłem Kurbona i odciągnąłem go na bok. O co chodziło ci parę dni temu? Zapytałem. Kurbon wyprostował się nieco skrępowany, jakby popełnił pomyłkę. Obiecałem nic nie mówić, ale miałem ochotę ci przyłożyć. Nie mogłem się powstrzymać, powiedział Kurbon. Dlaczego pomyślałeś, że zamierzam zwolnić Walitę? Powiedziała mi coś, że nie dowodzi dobrze swymi ludźmi, odparł Kurbon. Próbuję ją tylko zrozumieć, to wszystko. Masz rację, jest jednym z moich najlepszych wojowników, ale jej zdolności przywódcze ostatnio nieco przygasły. Będzie lepiej, zobaczysz, odparł Kurbon. Gdybym nie znał lepiej tego krasnoluda, założyłbym się, że to pusty frazes. Mam nadzieję, odparłem. Dziś rano, gdy wyszedłem przed namiot, znalazłem wbitą w ziemię strzałę. Do strzały przymocowany był kawałek papieru, odczepiłem go i zacząłem czytać. Panie, oto moja rezygnacja. Z żalem opuszczam ciebie i pozostałych, udając się na samotną walkę ze Smoczą Królową. Ale masz rację, nie potrafię już dobrze dowodzić. Wiedz jedno, nie opuszczam cię zupełnie. Będę ścigać ludzi Mutary zawsze i wszędzie. Mam nadzieję, że wielu z nich zabiję, nim sama zginę. Walita. Zmiałem list w dłoniach. Nie zdawałem sobie sprawy, że moje słowa tak mocno zranią tę kobietę. A może ta... To presja ze strony Aspena szukającego szpiega. Nie, to nie może być prawda. Faktem jest, że straciłem dobrego kapitana. Kurbon odwraca wzrok, gdy tylko nasze oczy się spotykają, więc nie dołączyłem w tym tygodniu do jego robotników. Myślę, że obwinia mnie o odejście Wality. Być może nie jestem bez winy, ale nie żałuję, że powiedziałem jej o niedociągnięciach. Jestem odpowiedzialny za wszystkich, którzy służą pod moim dowództwem. Gorzej byłoby, gdyby jej żołnierze zaczęli się wahać na polu bitwy, nie ufając jej rozkazom. Ale czułem się jednak winny. Co mogło tak bardzo zmartwić Walitę, że nie chciała mi o tym powiedzieć, gdyby tylko mi zaufała. Znalazłem Aspena grającego w szachy z centaurem bojowym, oczywiście wygrywał. Poczekałem, aż gra się skończy. Przeciągnąłem sobie stołek i usiadłem naprzeciwko mojego elfickiego doradcy. Powodzenia, rzekł centaur, to mistrz. Wiem, odparłem, ustawiając pionki na szachownicy. Widzę, tarnumie, rzekł Aspen. Zagrał z tobą jedną partyjkę, ale tak naprawdę chcę od ciebie informacji, powiedziałem, robiąc pierwszy ruch. Jakie informacje? Znając cię, wiem, że oszukałeś kapitan Wality. Znalazłeś ją? Nie, jeszcze nie. Przynajmniej nie próbował kłamać. Gdy ją znajdziesz, chcę o tym wiedzieć i mówię to poważniej niż kiedykolwiek, co ci dotąd powiedziałem, Aspenie. Chcę być pierwszą osobą, która z nią porozmawia, słyszysz? Mówiąc to niemal złamałem piorek, który trzymałem w dłoni. Aspen uśmiechnął się, pokiwał głową i zrobił następny ruch. Godzinę później przegrywałem kolejną partię. Szukaliśmy dobrego miejsca na południowy posiłek, gdy podjechał do mnie Aspen. Wciąż wierzysz, że nasza wspaniała kapitan Walita nie jest szpiegiem? Zapytał. Tak, wierzę, odparłem. Czy ta lojalność nie jest przypadkiem namiętnością, co? Spojrzałem na elfa być może zbyt ostro. Aspen musiał zdać sobie sprawę, że miałem zamiar rozkazać, by zszedł mi z oczu, bo odezwał się pierwszy. Znalazłem ją. Gdzie? Zrobiła zasadzkę na oddziały Mutare w lesie niedaleko stąd na południe. Zarządziłem dłuższy postój i odjechałem sam. Walita odnalazła mnie pierwsza, ukryta na szczycie drzewa, zawołała mnie, gdy przejeżdżałem poniżej. Patrząc w górę, widziałem jej naciągnięty łuk. Przez moment myślałem, że wypuści strzały. Widziałem, jak Walita strzela. Z tej odległości nie mogła chybić, a potem Walita wolno opuściła łuk. Co tu robisz, panie? Zapytała. Przyjechałem po jednego z moich kapitanów, odparłem. Był równie wielkim głupcem, co ja sam i mam nadzieję, że wyjaśnimy to nieporozumienie. Ale przecież nie jestem takim dowódcą jak kiedyś, powiedziała Walita. Porozmawiamy o tym, odparłem. Teraz najważniejsza jest walka z Mutarą i potrzebuję każdego miecza i każdego łuku. Walita wahała się, siedząc na szczycie drzewa, niepewna, czy powinna zejść i stanąć twarzą w twarz z tym, co ją niepokoiło. Wreszcie skinęła głową i zarzuciła łuk na plecy. Schodzę na dół, panie, rzekła.
Oczywiście, będę musiał ukarać cię za nieprzestrzeganie rozkazów. Już ci mówiłem, że masz zwracać się do mnie tarną. Ku mojemu zaskoczeniu elfka roześmiała się. Zeszłego wieczoru wezwałem Walitę do mego namiotu. Siedliśmy razem przy stole i nalałem jej szklankę wina. Muszę przeprosić cię za moją brutalność, Walito, ale chcę wiedzieć, co sprawia, że jesteś wciąż smutna i nieobecna. Możesz chlusnąć mi tym winem w twarz i odejść stąd, ale jeśli porozmawiasz ze mną, być może będę mógł pomóc. Wiele doświadczyłem w swoim życiu, powiedziałem. Dałem jej trochę czasu na odpowiedź. Walita piła wino w milczeniu. Kilka razy otwierała usta, ale nie mogła chyba znaleźć odpowiednich słów. Nie odzywała się, a ja obserwowałem ją. Czekałem. Wstyd, powiedziała wreszcie. To on wciąż zaprząta moje myśli. Wstyd? Tak, jestem zdrajcą. I łzy popłynęły na blade policzki Wality. Poczułem, że mój żołądek zamienia się w kamień, bo sądziłem, że zamierza wyznać, iż jest poszukiwanym przez Aspena szpiegiem. Zdałem sobie sprawę, że wciąż jest uzbrojona, a mój miecz leży po drugiej stronie namiotu. A potem Walita zaczęła mówić w nagłym wybuchu emocji. Gdy te diabły zatrzymały mnie w swoim lochu, zdradziłam wszystko i wszystkich, których kiedyś kochałam. Pod naciskiem tych rozpalonych szpikulców i zadających razy batów uległam. Powiedziałam im wszystko. Ludzie zginęli. Moi ludzie. Oparłem się o krzesło i zauważyłem, że Walita obserwuje mnie, próbując odgadnąć, jakie wrażenie zrobiło na mnie jej wyznanie. Zobaczyła w moich oczach coś, co ją zaskoczyło. Być może oczekiwała nienawiści. Zamiast tego powiedziałem. Byłaś w więzieniu przeszło 3 miesiące. Nikt nie potrafi tak długo opierać się torturom, szczególnie z rąk uzdolnionych demonów i diabłów. Ale... Nie, wiem coś o wstydzie, Walito. Żyję z nim każdego dnia. Być może kiedyś ci o tym opowiem, ale najpierw musisz zrozumieć, że nigdy nie uwolnisz się od tych przeklętych diabłów, jeśli nie wybaczysz sobie sama, powiedziałem. Mogę mieć tylko nadzieję, że Walita uwolni się od poczucia winy za śmierć jej ludzi. Do tego czasu zdjąłem ją z funkcji dowódcy i mianowałem doradcą. Nie mogę pozwolić, by podejmowała decyzje, od których zależy ludzkie życie, dopóki nie będzie miała czystego sumienia. Ale jestem też bardziej niż kiedykolwiek przekonany, że Walita nie jest szpiegiem, którego szuka Aspen. Niestety Aspen jest odmiennego zdania. Mimo, że powiedziałem mu, co wyznała mi elfka, Aspen uznał to za kolejny dowód, że to właśnie ona przekazuje informacje wrogowi. Kiedyś pewnie była lojalna, ale te diabły mają sposoby, by zmienić ludzi, powiedział mi. Wiedziałeś o tym. Ona tylko to potwierdziła. Ale gdzie jest jakiś dowód, Aspenie? Spytałem. Elf potrząsnął głową, widząc, że mnie nie przekonał. Na razie musiałem skoncentrować się na pokonaniu Mutary. No i dobra. Wracam do was już po fabułce, po pozbieraniu wszystkich tutaj plus jeden i tak dalej. Co ciekawego tu było? No tutaj była Utopia, z której w ogóle dostałem ostrze Armagedonu, także wow. Poza tym co? No tutaj ziomek chciał jakieś jednorożce. Gdzieś tu jeszcze był jakiś quest, gdzie ziomek mi mówił. Chyba tutaj. Albo nie. Może to właśnie za te jednorożce? Tak, chyba za te jednorożce on mi mówił, że da mi złote smoki. Także co? No nic poza tym ciekawego nie było. Udało mi się w końcu w którymś zamku właśnie wskrzeszenie zdobyć i jeszcze gdzieś tam Inferno dostałem. Tutaj chyba? No właśnie. Razem ze wskrzeszeniem. Także mam już praktycznie wszystkie czary, które gdzieś tam lubię sobie używać. I myślę, że możemy już na spokojnie pokonać przeciwnika. Jeszcze inna sprawa, że w ogóle myślałem, że te smoki działają tak, że jak jest jeden smok, to on generuje jeden kryształ, więc jak mam ich 13, to będą generować 13, ale nie. Jak jest jeden stack, to generuje jeden kryształ. Nie sprawdzałem, czy jak zrobię 7 staków, to czy będą generować 7 kryształów. No ale mam wrażenie, że coś jest zepsute, że w podstawowej grze one generowały tyle kryształów, ile ich było. No ale nieważne. Tak czy inaczej, pokonujemy sobie tutaj Malekita, który pilnuje Zamku Czerwonego i wygrywamy. Zapisujemy sobie standardowo na Z1. Piąta misja, którą rozegramy sobie już w następnym odcinku, także dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!